Dzień dobry. Zapraszam na kolejną lekcję szachową. Zajęcie to przeznaczone jest dla dzieci, które nauczyły się dopiero ruchów bierek szachowych. Temat dzisiejszych zajęć to jak zaatakować i zdobyć bierkę przeciwnika skoczkiem, pionkiem lub królem. W czasie gry bierki przesuwają się po szachownicy, odbywają się bicia i wymiany. Jednak żadne bicie nie powstaje nagle, niespodziewanie, za wyjątkiem przypadków, kiedy przeciwnik nam stawia bierkę pod bicie. Aby zdobyć bierkę przeciwnika, należy wykonać trzy kroki. 1. Stworzenie groźby ataku. 2. Zaatakowanie bierki. 3. Zdobycie bierki. Przejdziemy do omówienia przykładów. Jak przebiega walka skoczka z innymi bierkami? Na początek skoczek przeciwko pionkowi. Tutaj grozimy zaatakować skoczkiem pionka dwoma sposobami, albo z pola B4, albo z pola F4. Po skoczek B4 atakujemy pionka, ale pionek ucieka. Skoczek D3 i pionek dochodzi do linii przemiany i przemienia się w hetmana. Po skoczek F4 atakujemy pionka, pionek idzie na pole D2, gramy skoczek D3 i pionek znowu przemienia się w hetmana. Lepiej w tej pozycji zablokować pionka, grając na przykład skoczek na C3, D2 i skoczek D1. Pionek został zablokowany. Można też zagrać skoczkiem na pole E3 i po D2 zablokowaliśmy pionka. Okazuje się, że skoczkowi ciężko walczy się z pionkiem. Zdobyć go nie może, a tylko zablokować. Przejdźmy do następnej pozycji. Tutaj skoczek przeciwko gońcowi. Grozimy zaatakować gońca na dwa sposoby. Albo na polu E3, albo na polu C3. Po skoczek E3 atakujemy gońca, ale goniec nam ucieka na pole E4 i już nie jesteśmy w stanie go zaatakować. Jeżeli zagramy skoczek C3, goniec ucieknie nam C4. Okazuje się, że w tej pozycji złapać skoczka gońca skoczek nie jest w stanie. Skoczek przeciwko wieży. Grozimy zaatakować skoczkiem wieżę na dwa sposoby. Na polu E4 albo na polu C4. Jeżeli zagramy skoczkiem na pole E4, atakujemy wieżę. Wieża idzie na pole E6. Gramy na C5, atakujemy wieżę. Wieża ucieka. Atakujemy wieżę. Wieża uciekła. Już jej nie zaatakujemy. Natomiast po ruchu skoczek C4 też atakujemy wieżę. Wieża idzie na D1, skoczek atakuje wieżę, wieża ucieka. Podobnie jak w poprzednim przypadku, złapać wieżę w tej pozycji skoczek nie jest w stanie. Skoczek przeciwko hetmanowi. Podobnie jak w poprzednich przykładach, skoczek może zaatakować hetmana też na dwa sposoby. Na polu E5 albo na polu C5. Hetman zbić skoczka jednak nie może. Po skoczek E5 hetman został zaatakowany, hetman odchodzi, my cofamy się na pole F3. Jeżeli natomiast hetmana zaatakujemy za pomocą ruchu skoczek C5, nastąpi hetman D5 i hetman odbierze skoczkowi 6 pól. Po skoczek A4 hetman odbiera skoczkowi następne 4 pola i skoczek został złapany. Po skoczek B6 hetman zbija skoczka. Okazuje się, że
Złapać hetmana w tej pozycji skoczek nie jest w stanie. Co gorsze, może być zdobyty przez hetmana. Skoczek przeciwko królowi. Grozimy zaatakować skoczkiem króla albo na polu g5, albo na polu d4. Po skoczek g5 król ucieka. Jeżeli zagramy tutaj skoczek d4, król też ucieknie. Król ucieka na bezpieczne pole. Skoczek nie potrafi zepchnąć króla na skraj szachownicy, tak jak to robił kiedyś hetman. Jak przebiega teraz walka pionka z innymi figurami? Pionkiem grozimy zaatakować skoczka za pomocą ruchu f2, f4 albo ruchu d2, d4. Po f4 atakujemy skoczka. Pionek porusza się po linii pionowej, ale atakuje po przekątnej. Skoczek odchodzi, pionek znowu atakuje skoczka. Skoczek wraca do centrum i już ataków nie ma. Jeżeli zagramy teraz d4, to po skoczek c6, d5, pionek atakuje skoczka na skos. Skoczek e7, d6, pionek znowu atakuje skoczka. Pionek idzie na d7 i skoczek zablokował pionka. Złapać skoczka pionek w tej pozycji wyjściowej po prostu nie potrafi. Pionek przeciwko gońcowi. Grozimy tutaj atakiem gońca po ruchu pionka z pola g2 na pole g4. To zagrajmy g4. Goniec ucieka na g6. Gramy h5, atakujemy gońca. Goniec ucieka. Złapać gońca pionek, jak widać, tutaj nie może.